dupę jeża. Razor66, tu masz tak zajebiste filmy o tych konsolach. Człowieku, ty mnie zdupiłeś z miejsca od razu na parkiecie, jak zobaczyłem Game Boya Advance. Mimo że ma takie wady, to nie znaczy, że on jest taki, no... Sam to powiedziałeś, ale... Dobra, naprawdę zaskoczyłeś mnie tymi filmikami, a zwłaszcza ten odcinek z Game Boy Advance, jak był ten gościu łysy, to mnie po prostu... rozwaliłeś na całej, nie wiem, powierzchni ziemi, kurczę, dobra. Dobra, ja Cię pozdrawiam, Razor666 i witam się z Wami w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Sonic 2 na Mega Drive'a. I powiem Wam teraz tak, po przeczytaniu dokładnej historii Mega Drive'a w 171 numerze PSX Extreme okazało się, że Mega Drive wygrał wojnę 16 bitów, a no inni sądzą, że SNES właśnie wygrał. Niestety okazuje się jednak, że do takiej racji Mega Drive jest idealnie przygotowany i naprawdę Mega Drive w tym momencie jest zajebisty i dlatego właśnie chcę z dumą zakończyć najlepszą grę na Mega Drive'a. Oczywiście drugą najlepszą, najlepiej sprzedającą się, nie? Bo Sonic 2 sprzedał się łącznie 6 milionów na ten system. I jestem dumny z tego, że w ogóle znam Mega Drive'a, bo to jest naprawdę zajebista konsola. Mająca tyle zalet, tyle mająca przykrej przeszłości. Firma Sega jednak pokazała, że potrafi dać graczom chwilę zajebistej rozrywki, czyli granie. Zajebiste gierki, 16-bitowe i nie tylko. Ale Mega Drive pokazał naprawdę bardzo sporo. Właśnie widzicie, jaką ma teraz moc. Czyli świetną. Świetna grywalność, normalnie zajebistość. Dobra, jesteśmy w Sky Chase i tutaj rozwalam wrogów w postaci jakichś dziwnych tam żołędzi czy żółwi. Sega miała naprawdę zajebisty pomysł na stworzenie takich wrogów. I tailsidło, ja oczywiście tutaj steruję tak naprawdę, powiem wam tak, oła. Powiem wam tak, sterowanie tutaj w tym poziomie jest nieco trochę pomylone, bo wy możecie sądzić, kurde, ja nie zapisałem tam tego. Możecie sądzić w dupę. Możecie sądzić, że ja steruję i Soniciem albo tym, że Tailsem tylko steruję, nie? Nieprawda, ja steruję jednocześnie i Tailsem i Soniciem. Kurde, no, jak ja to mogę rozwalić? Dobra, mam cię. Leci tutaj jakiś wahadłowiec Eggmana, jajko podobny. Tak, Sonic, czekaj! Czekaj na to, aż... No właśnie, spojrzałeś na zegarek. Mam do ciebie pytanie, Sonic, jak ty patrzysz tak na rękę, mając zegarek, skoro go nie masz? Dobra, dziwne. Dobra, ciśniemy dalej. Z naszymi tutaj powietrznymi zadaniami. Dobra, spoko. Dobra. Ładnie tutaj, żem pokazał soniczną moc. Cholera, a teraz się popisałem. Naprawdę, mam teraz ochotę przez twój odcinek Razor666 naprawdę kupić Game Boya Advance SP. A jeżeli nie, to zwykłego Advance'a, ale będę musiał mieć wtedy jakieś podświetlenie, bo mówiłeś poważny problem tej konsoli nieraz. Zdarzy się. No, widzisz, znalazłem konsolę Game Boya za 50 ileś tam zeta. I niestety, kurde, jak ja nim steruję tutaj dziko. I niestety będę musiał kupić raczej wersję podstawową, czyli tą Classic Game Boy. Bo tańszej nie znalazłem. Musimy odskoczyć tutaj teraz. Bo inaczej to byśmy nie dali rady. Dobra, jedziemy. Zbierając pierścionki. Tutaj kogut strzelający jajami. Jajecznicę nam ugotuje. Może. Dobra, hardcore ciśnie. Kurde. No właśnie, tu jest podstawowy problem. Przez Super Sonika teraz trzeba tu uważać. Macie. Tak będę mógł powtarzać sobie pięknie. Ostrożnie z tym. Wow, ledwo CM, kurde, wyrobił na zakręcie, ale dobra. To mi nic nie zrobi, po pierwsze. A wiecie, że te śmigła mogą nam coś zrobić? No właśnie, więc już macie tutaj piękną odpowiedź. Tutaj nic nie ma. Darmo się męczyłem. Dobra. Na szczęście takie główienka w stylu strzelanie jajkami mi nic nie daje. Takie koguty durne. Patrzcie, teraz kiedyś mogłem nie wiedzieć, jak się dostać po prostu przez tamte poziomy, te kreseczki przesuwające się w pion i poziom. Trzeba po prostu dostać się na ten taki poziomy. Poziomy pierdzielnik. Czekajcie, co tu jest? Dobra. Teraz tak, tam jest na górze prawdopodobnie przedmiot. Ale nie jestem chyba pewien. Nie, tam się nie dostaniemy, tam jest najwyżej. Właśnie tu jest przedmiot, który warto zebrać, gdy jesteście właśnie tutaj. Dobra, czekaj, kurde, Sonic, daj mi te pierścienie, dobrze. No ale się boję tego koguta, kurna, w KFC ciebie skoszą, to zobaczysz, będziesz niezłym daniem na śniadanie wielu polskich ludzi. Którzy pragną, kurna, nie wiem, zajebistych kurczaków. To nie dzieciaki? Właśnie. Foresteo wam się podwyższy. Dobra. Fuck. O-o. Ja myślałem, że właśnie przegram. Ja jestem w tym właśnie śmieszny, że czasami muszę w takich dobrych momentach, hardkorowych muszę przegrać. A tu co jest? No nie, ja się powtarzam. Nie, to nie ma sensu. Kurde. Więc muszę solidnie zaczekać. Wiem, że wam to mówię trochę głupio. Ale czasem nie ma wyjścia. Wow. Kurde, czasem można tu naprawdę łatwo spaść. Lepiej się skupcie na tym, na drodze przed wami, a nie. Oczywiście wy to możecie oglądać, nie? Więc wy możecie się skupiać na tych elementach. A ja nie za bardzo. Tu było 10 pierścieni. Zaraz. Tutaj nic nie ma. Zaś tutaj jest kolejne 10 pierścieni. Tyle, że tam dalej jest tylko taki szczyt. Jak zobaczymy na dole, no to właściwie byśmy się wrócili do wcześniejszej fazy. Tyle, że ten przedmiot z osłoną mi się nie przyda. Nie. Przepraszam. Takie kichnięcie nie na miejscu. Ale co miałem zrobić? Dobra, czekajcie, teraz mamy tutaj. O, i tutaj mamy dalej już tylko dalsze tutaj nasze pierdzielenie się z pierścieniami, takie te pierdoły z poziomami. Dobra, bo mamy bardzo mało pierścieni. Musimy to wcisnąć, żeby tam tutaj się dostać. Oj, mamy tutaj tego suciarza, czyli Eggmana, tak. Rozwal to szybko. Dobrze. Dobra, teraz tak. Mamy tutaj jedno... Ach, cholera. Przeleciałem to. Dobra, patrzcie, nie mam tu żadnych pierścieni. Tyle, że tu jest taki fajny przedmiot w postaci życia. Tu mamy uwidocznioną cutscenkę. Taką mini cutscenkę, którą właśnie prezentuje nam Eggman. I zaczyna nam spierdzielać. Tyle, że my z Tailsem my go dogonimy jednak. Na razie walka. Walka. Chodź tu do mnie, Eguś, a gdzie mi uciekasz? A jeszcze deser nam pozostał, nie? No właśnie. Ja się trzymam! Super zajebiście się trzymam. Lecimy w górę i tu nagle wychodzi na to, że trochę przesadzona jest ta wysokość. Bo niestety widzimy, że jesteśmy w kosmosie. Przekroczyliśmy atmosferę ziemską. To jest właśnie dziwne. Sonic nie powinien oddychać właśnie. O, i jesteśmy w takiej stacji. Tyle, że to nie jest zwykła stacja, tylko się nazywa Death Egg, czyli Jajo Śmierci. Witamy w Jajko Śmierci. Jest jeden problem. Nie mam pierścieni, będę musiał grać tylko naraz. I to jest właśnie problem tej gry. Na końcu gry. właśnie ta podstawowa zasada. Nie przegrać.